W dniu dzisiejszym słońce w Warszawie zajdzie o 15:25. Oznacza to, iż pierwsza gwiazda, a właściwie pełniący jej rolę Jowisz, który na niebie jest najjaśniejszym światłem niebieskim, pojawi się około godziny 16:00. Więc zgodnie z tradycją, chrześcijanie zasiądą do kolacji wigilijnej. 2000 lat temu gwiazda betlejemska była zwiastunem tego, że na świat przyszedł Syn Boga. Co na temat tej gwiazdy mówi Pismo Święte? Czym była ta gwiazda? I czy z naukowego punktu widzenia możliwe jest, by gwiazda wskazywała drogę do konkretnego miejsca? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Fenomen gwiazdy betlejemskiej został opisany w Ewangelii Świętego Mateusza. Jednak ewangelista ten niewiele uwagi poświęcił temu zagadnieniu. Gwiazda ta rzekomo wskazywała drogę mędrcom ze wschodu, którzy przybyli do nowonarodzonego Jezusa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Warto w tym miejscu zauważyć, iż mędrcy zgodnie z przekazami Biblii pochodzili z państw zlokalizowanych na wschodzie i przebywając w swojej ojczyźnie zobaczyli gwiazdę, zwiastun narodzin Jezusa. Mędrcy przybyli do Jerozolimy w poszukiwaniu Jezusa, zaś Herod potajemnie przywołał ich do siebie i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Herod chciał się bowiem dowiedzieć, w jakim wieku był wówczas Jezus, gdyż planował wymordować wszystkie dzieci, które mogły być wspomnianym królem żydowskim. Mędrcy wysłuchali Heroda, który polecił im udać się do Betlejem, by tam znaleźli Jezusa, a gdy go znajdą, by dali mu o tym znać, aby sam mógł udać się do niego. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Gwiazda, która wskazywała drogę mędrcom, najpierw pojawiła się w miejscu, skąd pochodzili, a następnie po ich przybyciu do Jerozolimy wskazywała im drogę do Jezusa. Czym więc była owa gwiazda, która pojawiała się w odstępstwie około 2 lat pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Biblii i która poruszała się po niebie? Gwiazda wskazująca drogę do miejsca, w którym przebywał Jezus, przeczyła znanym nam prawom fizyki i naszemu pojmowaniu świata. Gwiazdy co prawda poruszają się, jednak nie jest to ruch obserwowalny gołym okiem. Gwiazdą o największej wartości ruchu własnego, czyli najszybciej poruszającą się po niebie, jest gwiazda Barnarda, czerwony karzeł z konstelacji Wężownika. Jednak, aby przebyć po niebie drogę równą średnicy tarczy Księżyca, potrzebuje ona około 200 lat. Gwiazdy ponadto poruszają się względem galaktyk, w których się znajdują. Jednak ten naturalny ruch gwiazd nie wyjaśnia sposobu, w jaki gwiazda betlejemska poruszała się przed mędrcami, wskazując im drogę do Jezusa. Wśród naukowców nie ma zgody co do tego, czym była gwiazda mędrców. Jedni upatrują w niej cudowne zjawisko, dla innych był to element literacki. Gdyby przyjąć, iż owa gwiazda była fizycznym znakiem, to z pewnością obserwacja tego zjawiska byłaby szokiem, zarówno dla ludności, astronomów, jak i kapłanów. Wzmianki o takim wydarzeniu z pewnością byłyby rozpowszechniane w wielu zapiskach historycznych. Jednak mędrcy, którzy byli astronomami, w ogóle nie wydają się być zszokowanymi tym zjawiskiem. Opis gwiazdy betlejemskiej bogaty jest w treści teologiczne i z pewnością stanowi również odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości w sferze fizycznej. Skoro mędrcy odbyli daleką podróż, by odwiedzić Dzieciątko Jezus, to z pewnością coś musiało ich do tego skłonić. Naukowcy twierdzą, iż mędrcy mogli być biegłymi w astronomii kapłanami z Babilonu. W Babilonie odnaleziono gliniane tabliczki, swego rodzaju kalendarze astronomiczne, opisujące wyjątkowe zdarzenie na niebie z 7 roku przed Chrystusem. Od maja do grudnia tego roku planety wędrowne Jowisz i Saturn trzykrotnie występowały w koniunkcji. Było to zdarzenie unikalne i wyjątkowe, choć przewidywalne. Obecnie podobnym zjawiskiem jest przejście Wenus po tarczy Słońca. Kapłani Zaratustry wiedzieli o proroctwie żydowskim zwiastującym nadejście Mesjasza, więc potrójna koniunkcja mogła stanowić znak tego proroctwa. Pomimo tego, iż było to naturalne zjawisko astronomiczne, to jednak nie wyjaśnia ono fenomenu poruszania się gwiazdy. Pomimo tego, iż w Ewangelii
Ewangelii Świętego Mateusza obiekt wskazujący drogę do Jezusa został nazwany gwiazdą, to z pewnością nie była to gwiazda. Wskazówkę na temat tego, czym mógł być ów obiekt, znajdujemy w samym tekście. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. Fragment można ten interpretować w ten sposób, że mędrcy zobaczyli gwiazdę podczas wschodu słońca. Może to być heliakalne wzniesienie konstelacji lub planety pojawiających się tuż przed wschodem słońca. W tym kontekście pierwszym pojawiającym się obiektem przed wschodem słońca jest planeta Wenus. Craig Chester stwierdził, iż samo wznoszenie się Wenus nie mogło być zdumiewające, jednak w połączeniu z inną jasną planetą z pewnością wzbudziłoby zaciekawienie. Twierdzi on, iż Wenus pojawiła się na niebie w pobliżu gwiazdy Regulus, w konstelacji Lwa, zaś 9 miesięcy później miała miejsce poranna koniunkcja z Jowiszem. Jednakże miało to miejsce w drugim roku przed naszą erą, zaś Herod prawdopodobnie zmarł w 4 roku przed naszą erą, więc nie mogło to mieć miejsca w czasach jego życia. Innym wyjaśnieniem jest to, iż gwiazda betlejemska mogła być kometą. Jasne obiekty tego typu od czasu do czasu pojawiają się na niebie i często opisywane są jako zawieszone nad konkretnymi miastami lub regionami. A gwiazda betlejemska właśnie tak często jest opisywana. Wiadomym jest, że kometa Haleja była widoczna w tym regionie w 12 roku przed naszą erą i była wystarczająco jasna, by uznać ją za gwiazdę. Jednak z pewnością święty Mateusz umiał odróżnić gwiazdę od komety. Ponadto komety często były interpretowane jako zły omen, więc z pewnością kometa nie zwiastowałaby tak cudownego wydarzenia. Kolejną możliwością jest to, że była to nowa klasyczna lub supernowa. Obiekty te pojawiają się na niebie jako nowe obiekty i czasem są jaśniejsze niż Wenus i Jowisz. Pasowałoby to do biblijnego opisu i mogło zostać zinterpretowane jako dobry znak. Chińscy i koreańscy astronomowie wspominają o takim zjawisku, które miało miejsce około 5 roku przed naszą erą. Jednak nie było to na tyle zauważalne wydarzenie, by było to odnotowywane w innych regionach. Bardzo jasna supernowa, taka jak obserwowana w 1572 roku przez Tycho Brahe, której pozostałości są obserwowane do dziś, z pewnością byłaby udokumentowana w ówczesnych czasach. Możliwe jest, iż była to supernowa z galaktyki Andromedy lub obłoku Magellana, jednak nie istnieją żadne astronomiczne dowody takiego wydarzenia. Święty Mateusz mógł również w sposób alegoryczny przekazać myśl, iż drogę do Boga można odnaleźć poprzez zgłębianie tajemnic natury, a przez to wzrastać w mądrości. W teologii chrześcijańskiej dominuje jednak pogląd o nadprzyrodzonych właściwościach owej gwiazdy, stanowiącej cudowny znak od Boga, który może zostać dostrzeżony we wnętrzu duszy. Jeszcze inne wyjaśnienie utożsamia gwiazdę betlejemską z aniołem. Aniołowie są bowiem posłańcami Boga. Gwiazda przyniosła mędrcom bardzo ważną wiadomość. Aniołowie są przewodnikami ludzi, tak samo jak gwiazda prowadziła mędrców. W wielu fragmentach Biblii gwiazdy utożsamiane są właśnie z aniołami. Ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych. On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Możliwe jest więc, że mędrcy uznali jasną istotę na niebie, anioła, za gwiazdę. Jeśli tak rzeczywiście było, to każda próba racjonalnego wytłumaczenia tego zjawiska jest błędna. Warto również zastanowić się, czy opis z Ewangelii Świętego Mateusza mógł być prawdziwy. Bóg mógł dokonać cudu. Jako stwórca wszechrzeczy posiada on władzę nad wszystkimi zjawiskami zachodzącymi we wszechświecie. Być może mógł on część stworzonego przez siebie świata wykorzystać w celu przekazania mędrcom wiadomości o przyjściu na świat Jezusa. Gwiazda zachowywała się w sposób cudowny, którego nie da się wyjaśnić na podstawie naturalnych praw fizycznych. Więc być może takie wyjaśnienie jest najbardziej trafne. Co ciekawe, w poniedziałek 21 grudnia tego roku, po zachodzie słońca na niebie gołym okiem można było zobaczyć koniunkcję, czyli zbliżenie Jowisza i Saturna, a więc dwóch największych planet w naszym Układzie Słonecznym. Utworzyły one na niebie bardzo jasny punkt. To zjawisko ze względu na bliskość świąt Bożego Narodzenia zostało nazwane gwiazdą betlejemską. Co prawda koniunkcja Jowisza i Saturna zdarza się stosunkowo często, bo około raz na 20 lat. Jednak tegoroczne wydarzenie było nietypowe, gdyż owe planety zdawały się być wyjątkowo blisko siebie. Taka koniunkcja ma miejsce już o wiele rzadziej, bo około co 800 lat. Czym więc była gwiazda betlejemska? Aniołem? Niezwykłym, lecz naturalnym wydarzeniem astronomicznym, a może manifestacją mocy Boga, który w ten niezwykły sposób chciał obwieścić narodziny swojego Syna? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.